Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii, a dziś nadawać będę do Was trochę na opak. O Szwecji. Pomimo, że mieszkam w Austrii dłużej niż mieszkałam w Szwecji, no to jednak właśnie Skandynawia wywarła na mnie większe wrażenie. Bo odkrycie tego dziwnego, bardzo dziwnego kraju od środka była, było nie lada gratką. I ten właśnie czerwony, drewniany, szwedzki konik, który tutaj u mnie stoi na półce, nadal sprawia, że... Cała ta skandynawskość i hygie jest obecna w moim mieszkaniu i w życiu. I to wcale nie za sprawą miłości do szwedzkich, cynamonowych bułeczek. I, I o tym właśnie będę dziś mówić. O tych dziwnych, ale przyjemnych szwedzkich rzeczach, które sprawiają, że czuję się miło i cieplutko. Zupełnie jak w parze wełnianych skarpetek. Ze Szwecją to w ogóle ciekawa sprawa, i już o tym chyba też wspominałam, bo nie znałam wcześniej nikogo, kto by tam podróżował. A już w szczególności nie byłam tą osobą ja. Bo nie słyszałam nawet o tym kraju zbyt wiele, nie oglądałam szwedzkich filmów, ani nie czytałam słynnych szwedzkich kryminałów. Do tej pory w sumie chyba żadnego nie czytałam. E, nie, nie wiedziałam nawet, jak brzmi szwedzki. I, I któregoś dnia tak po prostu mnie tknęło. I do, 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 dotarło do mnie w ogóle, że ja muszę wyjechać do Szwecji. Tak po prostu. Może to było przeznaczenie? I nawet nie znałam wtedy smaku cynamonowych bułeczek, więc to na pewno nie było to, co mnie przyciągnęło na północ. I rzuciłam wtedy na uczelni, że interesuje mnie tylko Szwecja. Na co słyszałam w Szwecji dostępne jest tylko jedno miasto, Falun. I myślę sobie, kurde, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nigdy nawet nie słyszałam o tym mieście. I odpowiedziałam, okej, okay, biorę. No ale cała ta biurokracja, papierologia, załatwianie, to jest w ogóle temat na osobny odcinek podcastu. Bo jeśli na głowie w ogóle kiedykolwiek pojawiają mi się jakieś siwe włosy, to ja wiem, że to właśnie przez to. To był dramat w jednym akcie. Ale no, fakt faktem był tego warty, bo wszystko mi to wynagrodziło. A więc co w tej Szwecji sprawiło, że radowało się moje cynamonowe serce? A więc zacznę od tego, co już wspominałam, czyli do ogólnonarodowego uwielbienia ciepłych, nie do końca ładnych, ale uroczych skarpetek. I to było coś wspaniałego, bo pamiętam, że nawet będąc w liceum czy na studiach, dziewczyny z klasy często nosiły eleganckie kozaki. Często na przykład na obcasie, ja nie. E, ogólnie nawet ludzie na przykład w miastach raczej stawiają na elegancję, a poza tym wszyscy wiemy, że jednak no, zwraca się uwagę na wygląd, czy w szkole, czy w pracy. I wyobraźcie sobie moje zaskoczenie w związku z tak przyziemną rzeczą, jaką są skarpetki. Ale nie jakieś tam stópki, pierdółki, tylko normalnie skarpety. Wielkie, takie czasem wełniane, aż zakręcone na bucie nawet, wystające z tego obuwia górskiego, no wszystkie możliwe kombinacje. I to uwaga. Noszone przez wykładowców na Uniwerku, przez ludzi w ogóle na rowerze jeżdżących gdzieś w mieście. I ludzie nosili te skarpety, nawet jak szliśmy do klubu studenckiego, no przysięgam, tańczyli w takich butach ze skarpetami na parkiecie, no hit! I wyobraźcie sobie to w Polsce. I to było takie fajne, wyzwalające. Ci ludzie mieli to gdzieś, czy w ogóle do czegoś to pasuje, czy nie pasuje. I na przykład elegancka koszula i buciory ze skarpetami. I interesowało ich to, że jest im ciepło i wygodnie. A taki styl jest bardzo, bardzo popularny w ogóle w całej Skandynawii, więc nikogo to nie dziwiło. Wygoda normalnie i funkcjonalność ponad wszystko. A po drugie, na przykład plecaki i butelki z wodą. Znaczy się plecaki z butelkami. Do tego potrzeba wyjaśnienia. A więc za moich czasów, ale to zabrzmiało, jakbym co najmniej mówiła o latach 80. No więc jeszcze raz. Nie, nie tak dawno temu, gdy chodziłam do szkoły, no to wiadomo, targały się ze sobą książki, zeszyty i uwaga, plecaki były passe. I najpierw weszły takie w ogóle dziwaczne plecaki na jedno ramię, ale one były paskudne, ja takiego nie miałam. A potem weszły w modę takie jakby torby śliskie, skórzane, takie prostokątne, i one miały często taki styl jakby amerykańskiego koledżu. Pewnie wiecie o co mi chodzi, bo pewnie sami podobne mieliście. I nie, żeby coś z nimi było nie tak, ale jednak ciężko się w nie zapakować. A, a jak dobrze wiemy, noszenie w ogóle czegokolwiek na jednym ramieniu to nie jest dobry pomysł, gdy się targa swoją wagę w postaci książek każdego dnia. I w liceum, no to było, było lepiej i gorzej jednocześnie, bo na przykład w moim liceum weszły szafki takie niebieskie, amerykańskie, i ja miałam swoją szafkę na górze, na kluczyk, w ogóle miałam tam nawet przyklejone lusterko. W ogóle super to wspominam, bo większość książek można było tam zostawić. Ale co było gorsze to to, że dziewczyny wtedy zaczęły nosić takie, wiecie, bardziej modowe tarebki, coś w stylu takich teraźniejszych choperów z Michaela Corsa. Znacie ten styl. I one targały to na zgiętym ramieniu. Wiecie o co chodzi? No, generalnie z wyglądu wszystko cacy, ale z wygodu, no to jest, ta opcja w ogóle totalnie odpada. No i wracając do tematu Szwecji, więc wyobraźcie sobie mój totalnie absolutnie ogromny szok, gdy jak jakieś 90% napotkanych przeze mnie ludzi nosiło plecaki i to nie jakieś tam skórzane, eleganckie czy coś, tylko normalnie takie w góry, ze starczącymi jakimiś sznurkami, gumkami, zaczepkami, znacie ten styl, a jeszcze w ogóle to zwarte dodania, że każdy i to niezależnie czy na torbie, czy na plecaku miał jakiś element odblaskowy, bo tam jest ciemno i, i trzeba się wyróżniać no i zawsze na przykład jeszcze w tych plecakach z boku, w tej siatce była taka butelka z wodą i to zawsze była butelka wielorazowego użytku, na przykład taka szklana, czy metalowa, bo w Szwecji wszyscy wszędzie pili kranówkę i to też mnie zaskoczyło i, i teraz mnie już to jakoś szczególnie nie dziwi, no bo pod tym względem Austria jest bardzo podobna i, i sama też zazwyczaj chodzę z plecakiem i też piję kranówkę ale wtedy to był trochę inny świat i nagle dotarło do mnie jak bardzo proekologiczni ci ludzie północy są, że oni się nie przejmują że się pakują po prostu tak, żeby było wygodnie i nikt nikogo nie krytykuje za wygląd ani za ubiór i na przykład czy, czy się nosi makijaż, czy nie. Ludzie chodzili normalnie rozczochrani. I to było takie ekstra, bo widząc tych wszystkich ludzi właśnie ubierających się w ten sposób, sama też dałam sobie siana z jakimś wielkim szykowaniem się. Miałam na uczelnie 3 km, głównie lasem, jeśli szłam albo na przykład jechałam rowerem na skróty, jak było zimno albo padało, no to ostatnie o czym myślałam, to żeby się stroić. Więc po prostu zarzucałam kurtkę snowboardową, plecak no i heja, no i to było piękne. I ja tak żyłam w sobie w takiej bańce, a potem jak wróciłam do Polski, przyszłam pierwszy dzień na uniwerek, to wyglądałem jakby się właśnie urwała z tego lasu. No trochę tak było, no przysięgam. Byłam jedyną osobą w ogóle z plecakiem na całej uczelni, w dodatku z niebieskim. Miałam bluzę dresową Jadidasy i, I, i nie żeby to były jakieś wyjątkowo dziwne ubrania, ale w tamtej scenerii no to się tak totalnie odróżniało, że to jest śmieszne. No i właśnie to lubiłam w Szwecji, taki luzik. I często widziałam też eleganckie na przykład, panie na rowerze w fajnych adidaskach. Lubię taki styl. A, a na przykład o szwedzkiej już mówiłam w innych odcinkach, więc nie będę się powtarzać, że to taki uroczy zwyczaj właśnie to picie kawki jedzenie czegoś słodkiego. Ale co mnie bardzo ucieszyło i co było takim totalnie przytulnym zwyczajem, to to, że często w ogóle bez okazji, na w weekendy, można było wybrać się gdzieś na taki gofrowy bufet. I się płaciło na przykład 30 czy 40 koron i można było wcinać tyle gofrów, ile się chce. I w ogóle Szwedzi Szwe, Szwecji, Szwecji bardzo lubią gofry, ale takie płaskie, takie co mają kształt takich jakby serduszek małych. Ja na przykład nie przepadam za tymi. I Jakiś czas temu w ogóle kupiłam gofrownicę, bo jestem dorosłym i odpowiedzialnym człowiekiem i posiadam sprzęty wyposażenia kuchni. W postaci gofrownicy, nie mojego tostera i patelni z Ikei za 6 zika. No i kupiłam właśnie taką fajną gofrownicę na wysokie gofry, które są chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku. I mają taką kratkę, więc jak ktoś sobie na przykład da dżemu albo marmolady, to to nie spływa. Ekstra, nie? I Szwedzi jedli te cienkie, ale nie szkodzi. I dawali często na nie w ogóle jogurt, i to też jest śmieszne, bo ja tak nigdy wcześniej nie jadłam. I, a u nich było na przykład drzemiagodowy, który był bardzo popularny, i właśnie z jogurtem naturalnym albo takim greckim. I, i tu, na przykład, w Austrii je się wszystko z morelami jest drzem morelowy. Śmiesznie, tak? bo każdy kraj ma coś innego. Ale właśnie spotykaliśmy się często ze znajomymi na, na przykład śniadanie w domach któregoś z nas i robiliśmy razem mnóstwo gofrów i to jest mega wspomnienie. I ostatnio oglądałam w ogóle parę zdjęć na komputerze i, i tam było właśnie, jak siedzimy wszyscy przy stole i pijemy taką tanią kawę rozpuszczalną z mlekiem owsianym i jemy gofry. I, i teraz już by nikt na to nie miał czasu, a szkoda. Jak ktoś, ma, jak ktoś ma ochotę wpaść do mnie jutro na gofry, to zapraszam. Ja piję kawę i jem, a Wy robicie. A w ogóle co mnie cieszyło w Szwecji to to, jak przytulne wszystko było? Bo większość budynków była bardzo niska. No, tam, gdzie mieszkałam, czyli na końcu świata, nie było wielkich, takich normalnych bloków. W Sztokholmie są, ale Sztokholm nie jest taki przytulny. I tu było mnóstwo takich czerwonych domków. I jak jeździłam czasem rowerem dookoła jeziora, swoją drogą to było ogromne jezioro, to moim ulubionym zajęciem było wypatrowanie, właśnie co ładniejszych domków. Jakieś też taki będę miała. Nie wiem, czy w Szwecji, obojętnie gdzie, ale będzie czerwony. A jak nie on, to sobie dobuduje obok taki domek dla gości, i on będzie właśnie taki drewniany. A wiecie, że to jest ciekawostka. Wiecie, że ten kolor e, tych czerwonych domków ma nawet swoją nazwę, i to się nazywa Czerwień Falu, bo pochodzi właśnie z tego miasta, w którym mieszkałam. Fascynujące, co? I tam jest w ogóle ogromna kopalnia, i legenda głosi, że w ogóle ta czerwień była wydobyta pewnie coś przekręcam ale wydobyta była na rogach takiego zwierza. Nie wiem jak się on nazywa, taki coś jak koziorożec, coś w tym stylu. I, i często właśnie te zwierzaki są na kubkach albo innych takich dekoracjach szwedzkich, zwłaszcza na święta. I, i właśnie ten zwierz dokopał się do tej czerwieni, takiej ceglastej, i, i tak na to mówią. O. I szwedzkie domki i mieszkania praktycznie nigdy nie miały rolet. Żadnych zasłonek i nic, żeby chłonąć słońce po prostu, którego było mało. I jak się gdzieś na przykład przechadzałam, to widać było dosłownie całe mieszkania ludzi i nikomu to nie przeszkadzało. I w ogóle co więcej, praktycznie każde okno miało w sobie na przykład taką lampkę zapaloną, więc widać było dosłownie wszystko. I śliczne obrazki na ścianach, białe meble, przytulne fotele. Normalnie. Przysięgam, że czasem było prawie widać z czym robią kanapki, no ekshibicjonizm prawie. I ja byłam absolutnie zachwycona tymi wnętrzami. I teraz moje mieszkanie na przykład wygląda prawie tak samo. Mam ściany z, obraz z obrazkami w szwedzkim stylu, i wszystkie meble są białe. Jest też duży żółty fotel, biała kuchnia, wszystko śliczne: lampeczki, świeczki, <laughs> ale nie napszczone z gustem. I niedługo się to w ogóle zaczyna świąteczny sezon i ja już się nie mogę doczekać. Mam w kartonie przygotowane lampki tą słynną szwedzką taką papierową gwiazdę i ja mam białą, ale tak sobie, tak sobie myślę, że chyba jeszcze dokupię czerwoną. I, i mam je nawet, przywiozłam jedną z falun. Dobra, żeby się już w ogóle za dużo nie rozgadywać, to będzie teraz ostatnia rzecz, która najbardziej mnie cieszyła i, i to było na przykład dostępne zimą w bardzo wielu miejscach. Ale właśnie tylko w Szwecji można było kupić to w butelce. I to było grzane wino, białe. I ono było idealne. I, i, I ja co roku w ogóle jestem o krok od polecenia tam tylko po to, żeby je kupić i wrócić. Tak mi smakowało. I na przykład Austria słynie z marketów świątecznych i można tu kupić każdy napój świata w wersji grzanej, ale nie to. Tego nie ma. I moje ulubione to było na przykład takie właśnie białe z nutą pomarańczowo-waniliową. I ono było takie delikatne, no coś fantastycznego. I, I raz przywiozłam je ze sobą, jak leciałam do domu na święta i nawet mojej mamie smakowało. I tęsknię za tym strasznie. Na przykład te w Szwecji, czerwone, są bardzo niepopularne i mówi się na nie, mówi się na nie glog. Um, no ale no to nie jest to. I próbowałam kiedyś zrobić sama takie i kupiłam po prostu białe wino, ale to była katastrofa, więc to nie jest to. Ale coś, co nie radowało mojego serca, to był julmust. Jezu, jakie to jest paskudne! To jest bezalkoholowy napój i to kolorem przypomina Coca-Colę. Smakiem... Nie przypomina niczego, co dobre. I to jest takie ni słodkie, ni lepkie, ni ziołowe. Nie wiem, co to jest, ale to od święta wszędzie. Ludzie to stawiają w ogóle na wigilijnym stole, to jest w ogóle jakaś sekta tego julmustu. A jak myślicie, że unikniecie tego na święta, ha, to na Wielkanoc julmust wraca znowu, tylko się ukrywa pod inną etykietą i wtedy udaje, że jest julmustem wielkanocnym. Ale wy już wiecie, bo wam mówię, żebyście tego, żebyście tego nie próbowali, nie dali się przechytrzyć, to jest coś okropnego. Chyba, że chcecie, to po prostu spróbujcie i wtedy pomyślicie sobie: Aha, Magda miała rację. No to to jest okej. Okay. No i brakuje mi trochę tej szwedzkości, ale w sumie staram się niektóre aspekty wdrażać w codzienne życie, żeby na przykład nie tylko mieszkanie było takie skandynawskie, ale też podejście do życia w takim większym luzie, bez spiny, bo myślę, że. Akurat tych rzeczy od Szwedów wiele osób mogłoby się nauczyć. I nie mówię, że to jest fantastyczny naród, bo wiem, że ci ludzie też są trudni, jak w sumie wszyscy ludzie i każdy inny naród. Ale zawsze się tęskni za tym, co dobre. No i cieszę się, że w sumie widzę właśnie trochę tej szwedzkości w Austrii. Nie dużo, ale na przykład takie zamiłowanie do natury, do łażenia w plecakach. I to jest fajne. I to się powinno rozpowszechniać. Żeby nosić ciepłe skarpetki bez przypału, że są niemodne czy coś. Ma być cieplutko i tyle. I nosić czapki też, bo jak wszyscy noszą, to jest też razniej. I, I mam nadzieję, że Was też otaczają takie przytulne i przyjemne rzeczy, a jeśli nie, no to jest przecież cała filozofia, Higę o tym. Żeby właśnie odkrywać w małych rzeczach coś super. I ja Was do tego bardzo zachęcam. Jak na przykład, nie wiem, zapach świeżego chleba, albo takie ciepło od piekarnika, jak się piecze ciasteczka i w domu jest to tak miło. No super. Słuchaliście podcastu Magda Nadaje odcinka, w którym mentalnie przeniosłam się na chwilę do Skandynawii.